zawsze mecze przyjaźni były wyjątkowe, tak samo i ten jest. Mamy coraz mniej tych przyjaciół w Polsce, no i trzeba to szanować. Realnie, no to wydaje mi się, że chyba, że Legia wygra, ale no mam nadzieję, że remis, także taki mecz zgodowy, no to i remis, nie? Ja sprzyjam swojej drużynie, nie? Ja powiedziałem, moja mama by stała na bramce w Radomiaku, to bym chciał, żeby strzeliła Legia 150 goli. Ma być wygrana. Koniec, kropka. Okres przygotowawczy już minął, ciężko pracowaliśmy i wiedzieliśmy, że po prostu będzie tyle meczów, jak naszym celem jest awans do grupy Ligi Konferencji i wiedzieliśmy, że tych meczów będzie mnóstwo, będzie przychodzili kolejne rundy i tak się dzieje. Mamy szeroką kadrę, mamy wyrównaną drużynę i jesteśmy na to gotowi. Generalnie ja do każdego meczu przygotowuję się tak samo. Każdego przeciwnika analizuję tak samo, każdego najgroźniejszego strzelca drużyny analizuję doszczętnie i trenerzy dają nam bardzo dużo materiału. Starają się nam pomóc wszelkimi broniami tak naprawdę, więc to bardzo pomaga. Na początku wychodzimy, żeby nie mogli grać wysoko do nich. U siebie gramy, pamiętajmy, co ostatnio było. Nie dajmy im nic. Tu wygramy! Uważam, że kontrolowaliśmy ten mecz, wyszliśmy wysokim pressingiem od samego początku. Widać było, że chcemy szybko strzelić bramkę i te sytuacje były. Wydaje mi się, że dobrze odpowiedzieliśmy po ostatnim meczu, w którym tak naprawdę graliśmy głównie w defensywie. To w tym meczu pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie grać w piłkę bez żadnego problemu. Mamy do tego umiejętności, kwestia tylko pokazania charakteru. Bartek się pokazał charakter przede wszystkim. Nie jest łatwo grać przeziębieniem, ale widać, że czasami ta taka wola walki z samym sobą. I się to sprawiło, że dostał z góry bramkę i wywalczył rzut karny. I widać po prostu, że jego forma rośnie. I just cannot go too much outside. Please, for you, it's okay, but I need to make space. Me and Miguel, if you come, be middle, you know, make movement to the ball and run deep, because they go, defenders go with us. Yeah. If you don't have power, we can go down, we don't need to press on this. No, we need to press, bro. No, bro, because if we cover them, we are close to their goal, we keep the ball there. They can't go to our half. We keep them in their half. First of all, the approach, okay? It's hot in the air, now you are here, it's very nice. I want you to activate well before the second half for you to enter strong. It's so important to enter strong, okay? The mentality approach, we are a big team, we go for the next ones. Remember last time these guys win 3-0 here. Let's give it back and even more. Very important, okay? We want for more. Keep the pressure, keep the intensity, enjoy with the ball. It's a good game to score the next goals, okay?
Dużo chłopaków jest zerwone, ale chciałbym pochwalić Blaza, bo miał ciężkie momenty, kontuzje i tak dalej i widać, że jego forma idzie do góry. First goal of the season in extra classe, so it's the first step on this, but the important thing is the win. No to bardzo się cieszę z pierwszej bramki. Gratulacje! Dziękuję bardzo. I no to jest wielka rzecz, bo gra w Legii Warszawa to jest coś niesamowitego, a strzelenie go lato to jest no, przepiękny moment. Pamiętam, że od zawsze, od kiedy tylko jestem w stanie coś pamiętać, to zawsze marzyłem o tym, żeby zagrać i strzelić gola w Ekstraklasie. To było coś niesamowitego. Bardzo się cieszyłem w tym momencie. Jeszcze bardziej się cieszyłem, jak już widziałem, że piłka tak toczy się do tej siatki, to bardzo się cieszyłem, ale podziękowałem Darzowi, także wszystko jest super. Po prostu, że jak ktoś z nami przyjeżdża i gra otwartą grę, to często strzelamy wiele goli. Oczywiście nie był to mecz perfekcyjny, bo zawsze może coś jest do poprawy, ale mówię, no, jak strzelać, wygrywa 4-1, to nikt nie ma prawa ciebie sądzić. It's a joy. Yeah. It's for what we train to feel good and to enjoy football. Cieszę się, że wygraliśmy 4-1. Myślę, że to jest dobry prognostyk do tego, że pójdziemy do przodu i będziemy wygrywać mecze seriami, bo jesteśmy w stanie to robić. O, no fajnie. Pierwszy kot za kłoty, jedziemy dalej. Co, znowu? No i masz chyba rywala do młodzieżowca na miesiąca, co? Jak będzie strzelał codziennie, niech sobie bierze. Ważne są zwycięstwa. To oczywiście fajne wyróżnienie, ale dzisiaj nie mój dzień, tylko tego oto panu. Brawo! Win, so this is the best thing in football, so we are really happy. And now thinking in Europe again. I want to speak a little bit about Urbi because I think it's a young player that suffered a little bit in the last couple of weeks. Because after this injury in the preseason was a little bit out, but did what the player should do. Work every training. Life always awards hard workers, okay? So just keep going. Enjoy.